Dzień dobry, po raz kolejny, drugi tego dnia, architekt kadru, to sam ja, Christopher Adventure Van. Pokażemy Wam dzisiaj kolejny samochodzik, czyli nowego Sprinterka 907 4x4, czyli trówka automat, zwany przez nas Mr. Blue Sky. I to jest taki wóz, który będzie u nas też występował jako model, czyli tak samo jak El Capitan. Już mamy tutaj po prostu konkretny układ, który będziemy mogli zawsze jakoś powtórzyć, oczywiście doszlifować pod indywidualne życzenie. No i co? Nowy samochód, więc tutaj za wiele nie ma co przy nim opowiadać. Nówka to nówka, bardzo ładny kolorek. Wzmocniliśmy zawieszenie pod zabudowę. Dostał komplet oświetlenia Filmes Trans. LED bar też oczywiście jest. Bagażnik dachowy od PFE Offroad. Uchwyty na koło zapasowe i tak zwany mount all, który teraz trzyma deski snowboardowe. Hop hop. Także nie trzeba wozić tego sprzętu wewnątrz. Uchwyt z drabinką. Poszerzenia do spania. No i co? Mniej więcej tak to właśnie tutaj wygląda. Idziemy do środka, a w środku, ale mamy tu piękne dzisiaj widoki. W ogóle tu zaraz ognisko odpalimy, będzie super. A w środku jeszcze się Paulinka przebiera, a ja wjeżdżam do środeczka. I podobnie jak w El Capitanie, i podobnie jak w Watcherze, bardzo duża kuchnia, lodóweczka kompresorowa firmy Webasto z zamrażarką. O, tu miałem takie dwa kubeczki pod kolor. Możliwość przeniesienia stolika tego tu na zewnątrz, na tej szynie, także nie trzeba wozić ze sobą dodatkowych stolików, dodatkowego szpeju. Samochód jest właśnie prościusieńko po fotografowaniu przez architekta kadru, więc mamy tu wszędzie dużo szpeju. No ale to jest taki szpej, którego wszyscy zawsze używamy, będąc w podróży, więc wygląda to wszystko oczywiście naturalnie. Płyta gazowa firmy Solgas na tak zwany gaz pod szkłem. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo go lubię. Oczywiście obrotowe fotele, ale teraz przestawiałem. Stoliczek, który jak mówiłem wcześniej jest wyciągany. Mebelki Van der Moon. Proszę zobaczyć, w tamtym samochodzie je tylko tak pokazałem ogólnie, a tutaj już mamy je, że tak powiem, wykorzystane. Proszę bardzo, mamy tych zawiesi, mamy różnych tych właśnie tutaj miejsc do segregowania sobie szpeju, który tu wkładamy. I tak to właśnie wygląda. Piękne, piękne mebelki. Zamykamy. Hop. I oczywiście mamy od spodu siateczki, różne rzeczy, zasłonki. Chyba mój ulubiony kolor, ten niebieski, chociaż ten wiśniowy, malinowy też jest niesamowity. I to jest samochód, który ma dwa łóżka piętrowe. Łóżko na dole jest tylko takim łóżkiem awaryjnym w tym projekcie, dla tego właśnie człowieka. Gdyby kiedykolwiek ktoś musiał się na dole przespać, no to ma tam taką małą, że tak powiem, klitkę. Może to brzydko zabrzmi, ale może spać. Głównie to dolne łóżko będzie służyło jako po prostu bagażnik. Pod nim mamy wszystkie urządzenia, czyli wodę, zbiornik, Webasto, boiler i tak dalej. Ale mamy też bardzo duży bagażniczek, bo tam z tamtej strony z zewnątrz można to łóżko podnieść i włożyć na przykład butów snowboardowych i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużą ilość rzeczy. Łóżeczko bardzo duże. Bardzo duże, mamy 195 i tutaj mamy praktycznie rzecz biorąc prawie 150, także to jest niesamowicie duże łóżko. Van der Moony, oczywiście. Tutaj mamy taką opcję, że możemy sobie wszystkie sprzęty podłączać na dużym panelu 230 i tak dalej, i te wszystkie sprzęty możemy sobie tu powkładać, ładować i tak dalej. Oprócz tego wszystkiego, to jest nowy produkt, nad którym jeszcze tutaj troszeczkę pracujemy, czyli taki duży organizer na tylnie drzwi, też Van der Moon. Pokażę go za chwilę z zewnątrz. Wszędzie są światełka, lampeczki, żelkie mudowe, żeby było fajnie, przyjemnie. Monitor baterii, wskaźnik poziomu wody. I tak samo jak zawsze tutaj wszędzie wszystkie te panele. Wszystko sterowane z aplikacji,
czyli mamy wszystko tutaj, prawda, z Victrona. I pokażmy tutaj, jak to się tutaj odbywa. Mamy wszystkie rzeczy z Victrona. Ładujemy sobie aplikację. O, nie ma żadnych urządzeń? A, już wiem dlaczego. Już wiem dlaczego nie ma urządzeń, bo wyłączyłem Bluetooth. Proszę bardzo. I teraz mamy tutaj wszystkie pomiary. O, mamy tutaj Oriona, mamy tutaj, powiedzmy, Mr. Blue Sky bateria. Proszę bardzo. Sprawdzamy sobie wszystko bardziej dokładnie niż na tym wyświetlaczu, bo technicznie rzecz biorąc, na tym wyświetlaczu wszystkie rzeczy, które są w tym samochodzie, też są praktycznie widoczne, ale tutaj mamy bardziej intuicyjny taki wyświetlaczyk, nowoczesny. Każdy z nas ma taki w kieszeni, więc po co montować jakieś tutaj nie wiadomo jakie wyświetlacze, które tak naprawdę też pobierają prąd, a my nie lubimy, jak prąd jest pobierany na darmo. Ale te nożyki są tutaj ładne. Duży zlew. Blat jest wystarczająco duży, ażeby go tutaj zgrabnie używać. No i oczywiście mamy łazieneczkę, która jest taka sama jak w Kapitanie. Czyli mamy tutaj kasetkę i tak dalej. Prysznic, bułeczki, 4 kW Webasto, boiler Webasto, kompletny system zasilania elektryczny Victron Energy. Tutaj mamy też lodóweczkę z Webasto i jest taka właśnie opcja, że można mieć tutaj albo Wandermoona nad kuchnią, jeżeli się chce dużo więcej miejsca, albo można mieć właśnie takiego tutaj jeszcze aluminiowego mebla, który ma niesamowicie mocne zawiasy z takim samodomykiem, proszę zobaczyć, o, które nie szczelają, że tak powiem. Niesamowicie mocne tutaj klipsy. To jest moja ulubiona zabawka, że tak powiem, w tych samochodach. To właśnie to otwieranie, zamykanie. No i tutaj się pomieszczą wszystkie rzeczy kuchenne, tudzież różne inne. O, tu jest taka piękna kosa od Krzysztofa Wana. Pozdrawiamy Krzysztofa Wana. Hop, hop, hop. No i generalnie taka klasyka. W tym samochodzie nie ma półki, gdyż jest to dziwna wersja i półka, którą mamy nad szoferkę, jest możliwa do założenia tylko wtedy, kiedy ma tutaj te wszystkie uchwyty. Niestety w tej wersji się tego nie da zrobić, więc tu zostaje bez półki, ale nie na długo, bo na pewno coś wymyślimy. I tak mniej więcej by to wszystko tutaj wyglądało. Podłoga z tkanego winylu, niezniszczalna, najlepsza podłoga na świecie, po prostu petarda. No i więcej zobaczycie na zdjęciach, w albumach naszych tutaj na stronie, czy też na Facebooku. I to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie naszą stronę, Instagrama i tak dalej, gdyż tak jak mówiłem poprzednio, bardzo dużo ciekawych projektów rozpoczynamy. 6x6 Sprinter, Mantra, wizyty w fabrykach napędów, u producentów napędów, takie różne rzeczy. To wszystko jest za free. Jeżeli się Wam podoba, to oglądajcie. Pozdrawiam, cześć.